Witajcie w kolejnym odcinku podcastu w historii. Dzień dobry wszystkim. Z tej strony mikrofonu, Dawid Siuta. To jest podcast w historii i seria Galicja na Froncie. Dziś, tak jak obiecałem, zajmę się wydarzeniami w gorlicach sercu Beskidu Niskiego. Będzie krócej niż zwykle, ale mam nadzieję, że nie będziecie mieć tego mi za złe. Nie przedłużając, zaczynajmy. Zapytacie, dlaczego tak małemu miasteczku zdecydowałem się poświęcić aż cały odcinek? Powody są dwa. Przede wszystkim, miasto to jest mi niezmiernie bliskie. Ogromną większość mojego życia przeżyłem... W niewielkiej wsi nieopodal Gorlic. Kunkowa, tak brzmi o jej oficjalna nazwa, leży zaraz obok uścia Golickiego, o którym też wspominałem w ostatnim odcinku. A teraz mieszkam właśnie w Golicach, w tym urokliwym miasteczku. I po drugie, golice dla Frontu Wschodniego I wojny mają naprawdę wielkie znaczenie. Pewnie już wiecie dlaczego. W każdym razie jeszcze sobie o tym opowiemy. Dziś koncentrujemy się na wydarzeniach w tym mieście. Jesienią roku 1914. A więc zaczynajmy. Dla miasta, Pierwsza wojna światowa rozpoczęła się 31 lipca, kiedy to na murach i w ratuszu zawisło obwieszczenie mobilizacji w związku z wypowiedzeniem wojny w Serbii. W połowie sierpnia, przez golicę, przemaszerowały pierwsze jednostki cesarskie, które w drodze na swoje pozycje wyjściowe do ofensywy wyprzedzającej zmierzały na północny wschód. Z relacji mieszkańców z tamtego okresu dowiadujemy się, że wojsko tak owacyjnie witane przez mieszkańców, także dawało się wyznaki mieszczanom. Doszło do licznych kradzieży, włamań i jak widać dyscyplina w szeregach armii austro-węgierskiej naprawdę mocno kulała. Jednak nastroje proaustriackie ciągle eksplodowały. Na cześć jednostek cesarsko-królewskich wiwatowano, ale Węgierscy, Honwedzi, Gorliczanom kojarzyli się chyba gorzej niż Tatarzy. Więc w tamtym okresie Polak i Węgier niekoniecznie zachowywali się jak dwa bratanki. Przy okazji warto też odnotować paranoję, w jaką wpadli mieszkańcy miasta na początku jesieni. Ka każdy, kto mówił w języku choć trochę podobnym do rosyjskiego, miał być carskim szpiegiem. I ta psychoza sprawiła, że jeszcze we wrześniu rozpoczęły się straszliwe wprost prześladowania Łemków. Ale o tych prześladowaniach jeszcze szczegółowo opowiem w jednym z kolejnych odcinków. W każdym razie jednostki austowęgierskie szybko golice opuściły, i miasto dalej żyło sobie swoim spokojnym, małomiasteczkowym eritwem. Jednak, jako zaplecze frontu nadal było bazą aprowizacyjną dla walczących. W Galicji jednostek. A te zarekwirowały wszystko, co mogło zostać zjedzone. W niektórych gospodarstwach na wsiach podgorlickich pozostawiały tylko puste spichlerze i obory. A po żniwach administracja cesarsko-królewska wydała zarządzenie, które zabraniało chłopom dysponować ziarnami, które zebrali ze swojego własnego pola. A na dobę rekwizycje rozpoczęły się w październiku. Ale chaotyczny odwód armii cesarsko-królewskiej spowodował, iż większość zapasów przeznaczonych do kolejnej ofensywy na potrzeby armii, które wtedy działałyby przeciwko Rosjan, wpadły w ręce tego wroga. Kiedy 15 listopada armie carskie weszły do Golit. dzień wcześniej wycofujący się Austriacy wysadzili most na Ropie, będący w sumie jedyną przeprawą przez tą rzekę na zachód. A Rosjanie, jako wielbiciele taktyki spalonej ziemi, już chyba od czasów Wielkiej Smuty, też palili wszystko, co mogli. A prewencyjnie, już po wkroczeniu do miasta, spalili wszystkie zapasy, jakie znaleźli. Nie wyłączając zboża, a nawet zapasów mięsa. W mieście późną jesienią więc zapanował głód. A jeszcze gorzej było na wsiach. Gorliczanie, którzy. W XIX wieku nie zaznali wojny, teraz zobaczyli jej najgorsze oblicze. Ale niestety, to był dopiero początek ich dramatu. W poprzednim odcinku trochę się dowiedzieliśmy o tym, jak Rosjanie poczynali sobie w golicach. Dziś dodajmy jeszcze, że dopuszczali się też egzekucji cywilów. Jedną z pierwszych potwierdzonych ofiar tej okupacji jest żydowski mieszczanin. Zbrodnia ta miała jednak nie tyle charakter antysemicki, co była po prostu jednym z przejawów okrucieństwa wojsk carskich. Warto jednak odnotować, że większych zniszczeń w mieście Rosjanie się nie dopuścili. Dopiero odwrót i zastosowanie przez nich wspomnianej już taktyki spalonej ziemi spowodował, iż w mieście podpalono prawie wszystko, co mógłby wykorzystać wróg. A w tym wypadku Rosjan była armia cesarsko-królewska. Podpalono też po raz kolejny drewniany most na Opie, ale dla Golic był to koniec okupacji rosyjskiej. Pierwszej, ale niestety nie jedynej. Rosjanie wycofali się z miasta właśnie wtedy, kiedy przewali swoje natarcie na przełącze karpackie i o tych wydarzeniach opowiemy sobie jeszcze za tydzień. Powiemy też o powodach tej decyzji. A dziś mam dla Was jeszcze jedną ciekawostkę. Do tej pory o legionach Piłsudskiego wspominaliśmy jedynie okazyjnie. Jeszcze o nich opowiem, trochę bardziej szczegółowo, bo w działaniach wojennych w Galicji te jednostki naprawdę się mocno odznaczyły, a wśród nich byli Gorliczanie. Wiemy, że mieszkańcy tego małego miasta w sercu Beskidu Niskiego ochoczo wspali legiony Piłsudskiego. Do końca września do obozu szkoleniowego legionów w Hoczni pod Wadowicami wysłano aż 106 rekrutów. I to nie tylko ludzi. W pełni wyekwipowanych i wyposażonych i zdolnych do walki rekrutów. A wraz z nimi jeszcze zawieziono tam spore zapasy sprzętu. To wszystko pokazuje, jak mocno zdeterminowani do walki byli Goliczani. Ale o tym jeszcze sobie opowiemy. Tymczasem dziś dziękuję bardzo za uwagę. To był podcast Dawid Siuta w historii. Do usłyszenia za tydzień. I na tym koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się spodoba. Dlatego daj mi znać, co o nim myślisz. Napisz też, jeśli nie zgadzasz się z którymś z moich testów. Chcesz o nim podyskutować. A może... Masz ochotę zaproponować mi temat do omówienia w przyszłości? Też możesz mi o tym napisać. Zachęcam Cię też do subskrypcji kanału, wtedy nic się nie ominie, a mi dasz motywację, żeby starać się jeszcze bardziej. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.